Cześć! Dzisiaj przygotujemy beat w stylu Izziego i intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Bonifacy, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Beats i kłaniam się niezwykle nisko, tak jak zwykle moi kochani. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sobie utwór w stylu Izziego i absolutny klasyk raper z Compton, który zakończył życie przedwcześnie, tak można to ująć, natomiast zapisał się w historii rapu kilkoma kawałkami, które faktycznie wspominamy do dziś i dzisiaj przygotujemy sobie utwór luźno nawiązujący do konwencji, w której ten raper funkcjonował, jeżeli chodzi o stylistykę bitów i cóż moi drodzy, nie przedłużając, przejdźmy do omówienia poszczególnych instrumentów i ścieżek, z których będziemy dzisiaj korzystać. Tak jak widzicie, działamy w tempie 86 BPM-ów, więc klasyczne hip-hopowe tempo, nawet troszeczkę można powiedzieć poniżej, bo standardowo jest to około 90. Natomiast wydaje mi się, że będzie to fajnie wszystko płynąć i stąd takie rozwiązanie. Dodatkowo, jakie mamy ścieżki? Moi drodzy, mamy dwie ścieżki kicka. Po pierwsze, kick numer 1, brzmiący w ten sposób. Do tego mamy kick numer 2. Troszeczkę głębszy, troszeczkę taki w dole masywniejszy, że tak to ujmę. Mamy snare numer 1. Bardzo fajny, taki troszeczkę bardziej rimshot, prawda? Snare numer 2. Troszeczkę taki elektroniczny, 808-kowy, fajnie będzie się tutaj składał w jeden dźwięk razem z tym pierwszym snarem. No i snare numer 3. Podobna sytuacja jak ze snarem numer 2, one służą nam za teksturę do naszego snara. Następnie shaker. Pierwszy, dosyć krótki. Drugi troszeczkę dłuższy i przy okazji troszeczkę ciemniejszy. Mamy rimshot, który nie jest tutaj oznaczony, niestety za chwilkę zmienimy sobie nazwę. Mamy open hi-hat. Raz, że agresywny, a dwa, że nie jest taki jednostajny w głośności. Dosyć fajna sprawa, bo będzie nam fajnie zaznaczał wejście na snare. Mamy tamburyn. Z reverbem już nałożonym na sample. Mamy coś takiego, co nazywa się Vibrasla, jakkolwiek by tego nie nazwać. Będzie to zaznaczać początek pętli. Mamy jedną ścieżkę basu, która teraz nie brzmi jeszcze jak bas, ale teraz już bardziej. Mamy ścieżkę basu numer 2. Troszeczkę bardziej mugową. Pierwsza ścieżka to jest, słuchajcie, Citrus. Jeden z moich presetów. I druga ścieżka to jest ścieżka z wtyczki Minimoog VA, czyli emulacji Mooga. Darmowej. Możecie ją sobie pobrać z netu. Nie ma żadnego problemu. No i sample gitary. Tylko może sobie tak puśćmy. Dwa sample gitary, które gdzieś tam występowały w oryginalnym utworze, więc z tego też będziemy korzystać. No i mamy, moi drodzy, jeszcze lead. Klasyczny G-funkowy lead, również do pobrania razem z tym odcinkiem Self-Made Beats. Całą sesję znajdziecie w opisie filmu, także serdecznie tam zapraszam. No i cóż, moi drodzy, to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o wstęp, wprowadzenie i wstępną selekcję dźwięków. Możemy lecieć do budowania sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna zatem, moi kochani. Jak widzicie, będzie ona dosyć rozbudowana, ale cóż, myślę, że poradzimy sobie z nią dosyć szybko, ponieważ większość z tego to są warstwy i myślę, że jakoś szybko przez to przebrniemy. Bierzmy się zatem do pracy. Moi drodzy, na początek zapamięci od razu sobie zmienię nazwę tego tutaj sampla na rimshot. Dobrze zapisałem, dobra. I możemy lecieć tak naprawdę. Myślę, że możemy zacząć swobodnie od, moi drodzy, snera. Rozkładamy wszystkie warstwy, jedna po drugiej, w odpowiednich miejscach, tak, żeby już nam to fajnie nakreślało rytmikę, żebyśmy się w niczym nie pogubili, moi drodzy. Rozkładamy sobie, następnie rozkładamy kick, który będzie uderzał dosyć jednostajnie, dokładnie w ten sposób. Nawet moglibyśmy się pokusić, ale to za chwilkę zobaczymy. Posłuchajmy sobie na razie, jak to leci.
I w ten sposób. I też ścieżkę kika możemy sobie od razu skopiować. Chociaż może nie, słuchajcie, wejdźmy do pianrola za pamięci i troszeczkę pobawmy się parametrem velocity, po to, żeby jednak mimo wszystko było słychać, że ten jeden kick jest ciszej. I to już nam też troszeczkę buduje groove. Skopiujmy sobie zatem tę ścieżkę do drugiego kika i posłuchajmy, jak to brzmi. Jak łatwo się domyślić, drugi kick służy, znaczy ten pierwszy kick służy nam za nadanie tekstury, natomiast drugi buduje głębiej faktycznie ten charakter stopy. Następnie, moi drodzy, shaker. Shaker rozłożymy sobie dosyć prosto, ja myślę, że rozłożymy sobie go co dwa kroki. Wejdziemy na chwilkę do pianorola i spróbujemy troszeczkę tutaj pozmieniać wartości velocity. Troszkę losowo, troszkę nielosowo. Po to, żeby utrzymać jakiś względny porządek. Już tam się jakaś rytmika fajnie zakreśla. I teraz, moi drodzy, drugi shaker rozstawiamy podobnie, ale klikamy Ctrl-Shift i strzałkę w prawo. I w tym momencie już uzyskujemy przesunięcie o 16, zobaczcie. Nawet moglibyśmy się pokusić o to, żeby zobaczyć, jak to zabrzmi odwrotnie, czyli ten głębszy shaker wcześniej, a później ten jaśniejszy. Według mnie jednak lepiej w poprzedniej wersji, więc cofnijmy się. I skróćmy nieco ten drugi shaker, żeby nie był aż tak długi. Teraz, moi drodzy, rozstawmy sobie co dwa kroki nasz rimshot. Przejdźmy do pianorola, zaznaczmy całą ścieżkę i skopiujmy nuty w całości. Jeszcze tak, jak to robimy? Zaznaczamy całą ścieżkę i przytrzymując shift przeciągamy ją po prostu w prawą stronę. W tym momencie cała ścieżka zostaje skopiowana, a my możemy ją swobodnie ściszyć, w ten sposób uzyskać jakiś ruch w tym rimshocie. Zobaczcie. Dosyć fajnie. I możemy ściszyć jeszcze co po niektóre rimshoty. Może mniej więcej w ten sposób. Za chwilkę jeszcze pokombinujemy troszeczkę z wysokością tego rimshota, żeby on też tak jednostajnie nie grał. Mniej więcej w ten sposób. I teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie tutaj. Mniej więcej w ten sposób, troszeczkę losowo. Chodzi o to, żeby jakiś ruch w tej ścieżce się pojawiał. I myślę, że możemy skopiować te dwa takty na kolejną część pętli, żeby za dużo tutaj nie gmatwać. Jeżeli chcecie wprowadzać więcej zmian, to się nie krępujcie. Oczywiście znajdziecie projekt z tym instrumentalem w opisie filmu, także jak najbardziej możecie to zrobić. I w tym momencie wstawiamy otwarty hi-hat, troszeczkę go przyciszymy, bo jest dosyć agresywny. Super. Teraz jeszcze wejdziemy do pianorola i przedłużymy sobie ten sample tak, żeby miał określoną długość i będzie się ucinał zaraz przed wejściem werbla. Dokładnie o to nam chodziło. Super. I teraz, moi drodzy, vibrasla oczywiście uderza na początku taktu pierwszego i trzeciego. I tamburyn, moi drodzy, rozkładamy go co cztery kroki, ale chcemy, żeby uderzał równo z werblem, a nie z kikiem. W związku z tym, ponownie, Ctrl-Shift i strzałka w prawo, tym razem czterokrotnie i tym sposobem przesuwamy sobie całość. Przesuwamy czy nie przesuwamy? Przesuwamy sobie całość, chyba że... O, słuchajcie, właśnie, bo tak. Tutaj nam się to przesuwa, więc może zróbmy to inaczej. Rozstawmy sobie co 8 kroków i teraz czterokrotnie i teraz to ma sens. Dobra, posłuchajmy.
Super. Moim zdaniem sekcja rytmiczna jest skończona. W takim razie możemy iść do etapu kompozycji. Kompozycja zatem, moi kochani. Cóż nas czeka w etapie kompozycji? Oczywiście bas, oczywiście gitara i oczywiście lead. Tych ścieżek nie ma za dużo. Oczywiście gitara będzie samplowana, więc to nam zdecydowanie ułatwia sprawę. I myślę, że poradzimy sobie z tym całkiem sprawnie. Przejdźmy zatem do rzeczy. Rozłóżmy sobie na początek faktycznie tę gitarę, ponieważ gitara będzie uderzać równo z werblami. Zobaczcie, jak to leci. Moim zdaniem fajnie się to wpasowuje w klimat. Nie jest to oczywiście ta sama gitara, bo trudno byłoby znaleźć ten sample. Natomiast no brzmi to znośnie i na pewno nawiązuje do klimatu. A teraz, moi drodzy, ścieżka basu. Myślę, że ścieżkę basu możemy pokusić się o to, żeby spróbować ją wgrać z ręki, więc ja sobie tutaj przygotuję wszystko i możemy spróbować. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Ja włączę sobie tutaj nagrywanie. Myk. I spróbujmy. I tak naprawdę to tyle, ponieważ ta pętla będzie się powtarzać dwukrotnie w toku całego kawałka, więc możemy sobie swobodnie przejść do pianorola i dopracować ją troszeczkę, ponieważ z tego co widzę, to nie włączyłem sobie snapowania i nasza ścieżka się troszeczkę rozjechała, ale to nic, za chwilkę to poprawimy. I zobaczmy sobie, jak to brzmi. Ok, brzmi to w miarę znośnie. Ustawmy sobie kwantyzację i kliknijmy sobie jeszcze Ctrl i L. Super. I w tym momencie możemy sobie tę ścieżkę skopiować na drugą część pętli. I od razu, moi drodzy, skopiować ją w drugą ścieżkę basu. I zobaczmy, jak to brzmi razem. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to zabrzmi oktawę niżej. Troszeczkę skróćmy te nuty, ponieważ jak się nakładają na siebie, to przestają wybrzmiewać w przypadku tej wtyczki. Troszeczkę zbyt głęboko, więc wróćmy do oktawy wyżej i zobaczmy sobie, jak to brzmi z drugą ścieżką. Zobaczmy sobie jeszcze, jak zabrzmi to z tą ścieżką niżej. Zdecydowanie zbyt głęboko. Będziemy musieli to troszeczkę opanować w miksie, więc zostańmy przy tym. Może wyrównajmy jeszcze głośnością tę ścieżkę. I te również. Moim zdaniem bardzo, bardzo przyjemnie. I teraz, moi drodzy, możemy sobie przejść powoli do leadu, do naszego gangsterskiego leadu w stylu Easy'ego i w związku z tym klikamy sobie nagrywanie, moi drodzy, i klikamy sobie tutaj naszą ikonkę, która będzie czekać na sygnał do grania. Zróbmy zatem, moi drodzy, pierwszą próbę. I zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jeśli nie, to będziemy powtarzać, prawda? Ok, spróbujmy. Wyszło super, moim zdaniem. Tylko, moi drodzy, teraz zerknijmy sobie jeszcze do pianorola i zniwelujmy ewentualne przesunięcia. Wejdźmy sobie tutaj. I zobaczmy, jak to brzmi. Brzmi to całkiem przyjemnie, muszę przyznać.
I tak naprawdę to wszystkie ścieżki, które pojawiały się w tym bicie, więc etap kompozycji mamy za sobą i swobodnie możemy iść do etapu miksu. Miksy zatem, moi kochani, cóż będziemy dzisiaj robić na etapie miksu? Myślę, że troszeczkę tylko doszlifujemy ten utwór, bo on już na tym etapie brzmi całkiem fajnie, ścieżek nie ma zbyt dużo i możemy to fajnie po prostu tylko i wyłącznie dostosować do tego, żeby brzmiało to jeszcze lepiej niż brzmi na ten moment, więc zabierzmy się do pracy. Tak jak widzicie, ja już wszystkie ścieżki mam rozłożone na poszczególnych kanałach, więc swobodnie możemy przejść do miksowania tego utworu. Posłuchajmy sobie, jak on brzmi, a następnie spróbujemy troszeczkę podziałać poziomami głośności. Pamiętając, że wiodącą ścieżką w oryginalnym utworze był bas, to postaram się to jakoś odwzorować i tym samym doprowadzić do brzmienia, które będzie no jakoś w miarę nawiązywać do oryginalnego utworu, oryginalnego kawałka. Moi drodzy, zacznijmy w tym momencie bawić się troszeczkę panoramą. Myślę, że kick możemy odsunąć lekko w jedną ze stron, powiedzmy, że w lewo, bas z kolei w drugą stronę, czyli w stronę prawą, o podobną wartość, o w ten sposób. Snare z kolei przesuniemy troszeczkę szerzej w prawą stronę, powiedzmy, że o 8%. Posłuchajmy. No i już zyskuje to jakąś przejrzystość, szczególnie gdy zerkniemy, posłuchamy sobie stopy i basu. Myślę, że shakery możemy rozłożyć po przeciwnych stronach panoramy po około 30%. Powiedzmy, że tak. No i myślę, że na ten moment brzmi to całkiem logicznie. Moi drodzy, w tym momencie myślę, że możemy już przejść powoli do tego, żeby oczyścić troszeczkę nasz mix pod względem oczywiście częstotliwości. Zacznijmy od basu, bo tak myślę, że będzie najlepiej. Zajmijmy się tym, żeby troszeczkę dopasować częstotliwościami dwie ścieżki basu, które mamy dostępne w tym utworze. Zacznijmy, moi drodzy, od basu numer 2, który wydaje się być troszeczkę głębszy. Podbijmy nieco niskie częstotliwości, niskie wartości tego basu. Pierwszy bas puszczamy całkowicie w mono, w ten sposób nie będzie on nam hulał po dwóch stronach głośnika, będzie troszeczkę, można powiedzieć, bardziej schematyczny, ale to zdecydowanie in plus, więc tutaj o to się nie martwmy. I spróbujmy troszeczkę jeszcze podrasować go, jeżeli chodzi o częstotliwości. Podetnijmy nieco dół. I częstotliwości w okolicach 300 Hz, ponieważ tam podbijaliśmy pierwszy bas i nieco górę zetnijmy. I zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście.
Na pewno jest czyściej. Teraz przejdźmy, moi drodzy, do lidu. I z lidem myślę, że podziałamy sobie tak, że odetniemy z niego najniższe częstotliwości i zobaczymy, w jakim stopniu on tam wybrzmiewa. Odcinam te takie najbardziej jaskrawe częstotliwości górne. Podbijam go w okolicach 2 kHz. Żeby miał jakąś częstotliwość, na której swobodnie może się pojawiać ten nasz lead. I to właściwie tyle. Gitarę jako instrument potraktujemy zbiorczo, że tak powiem, więc oba te sample potraktujemy jako jedną ścieżkę, więc setupowałem w związku z tym grupę i teraz postaramy się odwzorować brzmienie tej gitary, które było w oryginalnym utworze. Więc zetniemy na pewno niskie częstotliwości. Tak, żeby ta gitara była tylko gdzieś tam w tle, jako taki zabieg, troszeczkę urozmaicający rytmikę całego utworu. Zostawimy tylko te takie najbardziej charakterystyczne częstotliwości dla gitary. I troszeczkę tę gitarę, moi drodzy, skompresujemy. Skorzystamy z Fruity kompresora. Dosyć agresywnie ją skompresujemy, po to, żeby była dosyć taka, można powiedzieć, zbita, ściśnięta. Ok, zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście. Wydaje się być całkiem w porządku. Moi drodzy, teraz perkusjonalia. Postaramy się tutaj tylko i wyłącznie oczyścić te sample. Odetnijmy zatem dół z tego sampla. Teraz tamburyn. Tamburyn już dosyć fajnie znajduje swoje miejsce, więc nie będziemy z nim za dużo kombinować. Następnie, moi drodzy, open hi-hat. Bardzo podobnie. Troszeczkę zetniemy mu tę górę. Żeby nie był aż tak ostry w swoim brzmieniu. Teraz, moi drodzy, rimshot. Podbijam dla niego tylko i wyłącznie tę bazową częstotliwość. Resztę lekko ścinam, podcinam całkowicie dół. I teraz, moi drodzy, shakery. Co zrobimy z shakerami? Odpalimy sobie korektor oczywiście, jakżeby inaczej. I zobaczmy, co możemy podziałać. To jest ten shaker, który troszeczkę mniej się przebija. Zostawmy go więc mniej więcej w tej formie, w jakiej jest. Przejdźmy do shakera numer 1 i zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Powiedzmy, że jest ok. Moi drodzy, teraz zajmiemy się snarem.
Jak widzicie, jest on dosyć nasycony, bogaty w wyższe częstotliwości. Zacznijmy od snera numer 3, który, tak jak pamiętamy, odpowiada za nadanie tekstury. Zróbmy z nim tak. Następnie snare numer 2, który pełni podobną funkcję, więc odetniemy z niego niskie częstotliwości. Zobaczmy, jak to zabrzmi w całości jako snare. I dokładnie mamy to, o co mi chodziło, czyli uzyskujemy jakąś tam teksturę w górze. Z kolei na pierwszy plan wysuwa się snare numer 1, zgodnie z nazwą. I teraz, moi drodzy, troszeczkę spróbujemy go jeszcze podkręcić, ten nasz tak naprawdę rimshot, bo to jest rimshot. I zobaczmy, co możemy tutaj zdziałać. Podbiję mu nieco ten trzask, to body, w troszeczkę niższych częstotliwościach. Po to, żeby odznaczał się od tych dwóch pozostałych snerów. I posłuchajmy, jak to zabrzmi w kontekście. Myślę, że całkiem znośnie. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do kicka. I pomyślmy, co możemy tutaj zrobić. Pamiętam, że kick numer 1 odpowiada nam za teksturę tego kicka, więc postaramy się tutaj wyeksponować wyższe częstotliwości tego sampla. Bardzo delikatnie go słychać, ale to też o to chodzi. Zostawmy to w tej formie. I teraz kick numer 2, który jest zdecydowanie głębszy i stanowi bazę dla brzmienia. Podbijmy mu tę bazową częstotliwość. I dajmy mu też troszeczkę góry. Zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście całości. Uzyskaliśmy dosyć mocny bas. Nie wiem, czy nie za mocny. No myślę, że teraz jest troszeczkę lepiej. On nie ma dominować, on ma być gdzieś tam w tle pod basem. Pamiętajmy, że tutaj bas jednak prowadzi rytmikę, więc przy tym zostańmy. Myślę sobie jeszcze nad jedną rzeczą. To nie jest taki zabieg stricte mikserski, ale moglibyśmy wrócić na chwilkę do piano rolla, jeżeli chodzi o rimshot. I, moi drodzy, zaznaczyć sobie tę ścieżkę, rozłożyć ją w panoramie, żeby nam hulała troszeczkę, że tak powiem, po bokach głośników. W związku z tym skorzystamy z narzędzia LFO. I zobaczmy, co możemy tutaj wykombinować. Nie dla właściwego parametru. Musimy się tutaj zmienić, słuchajcie, na NotePen i w tym momencie będziemy mogli działać. Zobaczcie. Klikamy jeszcze raz LFO. Tak naprawdę bardzo prosty zabieg, ale już nam powoduje, że ta ścieżka jest rozłożona w panoramie, moi drodzy, więc jak najbardziej jestem zadowolony. Posłuchajmy sobie jeszcze, jak to brzmi. Zmonofonizowałem jeszcze ścieżkę gitary, tak myślę, że będzie troszeczkę czyściej i przejrzyściej. Nie czuję, gdy rymuję.
No dobra, moi kochani, teraz postaram się troszeczkę podziałać na grupach. To, co bym zrobił, to skompresował poszczególne instrumenty, te, które składają się z warstw. Mam na myśli tutaj kick, snare, troszeczkę perkusjonalia i zobaczymy, co to nam da. Zacznijmy od kicka. Przede wszystkim włączmy sobie kompresor i zobaczmy, co możemy zrobić. Raczej w bardzo delikatnym stopniu ta kompresja. W tym momencie przejdźmy sobie, moi drodzy, do snare'a i spróbujmy zrobić bardzo podobną rzecz, czyli go skompresować. Troszeczkę mocniej tym razem, ale myślę, że jak najbardziej in plus. Perkusjonalia, troszeczkę postaram się je opanować, ponieważ one też różnią się głośnością i kompresja pomaga nam w tym, żeby zniwelować te różnice. Powiedzmy, że mniej więcej w ten sposób. I tutaj mamy jeszcze grupę dla perkusji, więc postaramy się troszeczkę skompresować całą perkusję. Tu już bardzo, bardzo delikatnie. Teraz, moi drodzy, spróbujemy jeszcze zlepić ze sobą troszeczkę bas. Puśćmy go sobie w solo, tak żeby słyszeć, co robimy. I uruchommy Fruity kompresor. Zacznijmy od dosyć agresywnych ustawień, za chwilkę je będziemy wycofywać. I troszeczkę przyjemniej zaczął nam plumkać, prawda? Już mi głos wysiada, słuchajcie, tyle do was gadam. No, powinno być lepiej. No dobra, mamy w takim razie skompresowany bas. Zobaczmy, jak on zabrzmi w kontekście całego utworu. Myślę, że całkiem w porządku. Teraz, moi drodzy, spróbujemy troszeczkę zlepić ze sobą jeszcze grupę instrumentalną. Dodajmy zatem kompresor. Może wyjdźmy od agresywnych ustawień i po prostu je wycofajmy. No i myślę, że jest całkiem, całkiem w porządku. Moi drodzy, zatem posłuchajmy sobie, jak to brzmi w kontekście. Myślę, że brzmi całkiem znośnie i w związku z tym, moi drodzy, możemy tutaj sobie setupować jeszcze kanały wysyłkowe dla efektów. Myślę tylko, w jaki sposób to zrobić. Myślę, że moglibyśmy dodać tutaj delay. Zobaczymy, na ile on się przyda. Na razie niech sobie będzie. Skręćmy od razu sygnał dry, póki pamiętam, a na tym kanale sobie setupujmy, moi drodzy, reverb i myślę, że możemy tutaj wrzucić Fruity Convolver. Bardzo fajne te efekty daje, słuchajcie. Skręcamy dry, zostajemy przy impulsie podstawowym i zobaczymy, co możemy wykombinować. Na pewno puściłbym tutaj, słuchajcie, lead na reverb.
No słychać, że ta przestrzeń gdzieś tam się wytworzyła, jak najbardziej in plus. Zobaczymy, czy możemy tam wysłać jeszcze na przykład gitarę. Być może nieznacznie, ale jak najbardziej. Oczywiście chciałbym wysłać też tę ścieżkę, troszeczkę na delay i troszeczkę na reverb. Myślę, że na reverb wysłałbym też tamburyn. Dosyć mocno wysyłamy ten sygnał. Zobaczmy, czy snare możemy tam wysłać. Może też nie za mocno. Spróbujmy, moi drodzy, jeszcze nałożyć limiter na bas, tak żeby był troszeczkę bardziej opanowany, jeżeli chodzi o głośność. I zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Chyba jednak lepiej brzmi to bez limitera, w związku z tym zrezygnujmy sobie z tego, wyłączmy ten limiter. I moi drodzy, tak naprawdę nie wiem, czy coś więcej możemy zrobić, ponieważ oldschoolowy hip-hop charakteryzuje się mimo wszystko tym, że no nie ma tam zbyt dużo nowoczesnych technik, więc nie możemy się za bardzo tutaj pobawić, żeby nie stracić tego brzmienia, na którym nam zależy, bądź co bądź. Bardzo lekki delay jeszcze nakładam na lead i myślę, że to w zupełności wystarczy. W związku z tym można powiedzieć, że etap miksu jest już za nami i swobodnie możemy przejść do etapu aranżacji. Aranżacja zatem, moi kochani. Na etapie aranżacji jesteśmy uwiązani tak naprawdę, ponieważ oldschoolowy hip-hop charakteryzował się też tym, że to były przede wszystkim loopy. A z racji tego, że to były loopy, pętle, z którymi niewiele można było zrobić pod kątem aranżacji, no to też nie będziemy tutaj za dużo kombinować. Przede wszystkim postaramy się w jakiś sposób tam nawiązać do oryginalnego utworu i z jego i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zaczniemy, moi drodzy, od perkusji. Perkusja razem z gitarą będzie wchodzić na samym początku utworu, więc wrzućmy sobie, słuchajcie, te ścieżki, które nas interesują. Dokładnie te. Powiedzmy, że w ten sposób. Ok. I do tego, moi drodzy, gitara. Zobaczmy. I tutaj dorzucimy sobie bas. Zobaczmy. Tutaj sobie zrobimy jedynie takie małe przejście, tak to nazwijmy. Zetniemy całą perkusję przy kiku i powinno być ok. Zobaczmy.
Okej, moi kochani, no to mamy klasyczny hip-hopowy loop, klasyczny loop z Compton. Taki G-funkowy, west coastowy bicik, bardzo, bardzo klasyczny, bo nie oszukujmy się, no tam w latach, na początku lat 90., kiedy Eazy-E miał okazję nagrywać swoje utwory, no nie było większych możliwości technicznych, żeby troszeczkę się tym pobawić. Poza tym ten rap charakteryzował się tym, że był po prostu prosty wbrew pozorom, więc trzymajmy się tej konwencji. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Selfmade Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu Eazy-ego i było mi niezmiernie miło was gościć w tym odcinku. Ja nazywam się Bonifacy i słuchajcie, moi drodzy, jeśli ten film wam się podobał i uznajecie go za pomocny, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapkę w górę. Ponadto zapraszam was też do sekcji komentarzy, gdzie będziecie mogli po prostu zostawić sugestie na kolejne odcinki Selfmade Beats. Ja je bardzo często biorę pod uwagę i serdecznie zachęcam do tego, żeby się tam udzielać. A ponadto, żeby nie przegapić właśnie tych kolejnych odcinków i nowości z mojego kanału, polecam zasubskrybować go i kliknąć w dzwoneczek powiadomień, bo dzięki temu YouTube wam przypomni o tym, że coś wleciało na kanał Selfmade Beats i na pewno tego nie przegapicie. Poza tym, moi drodzy, cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? Puszczę wam za chwilkę dwukrotnie ten beat, tak żebyście się mogli z nim osłuchać, ewentualnie podjąć jakieś akcje, na przykład wbić do mnie na Facebooka, na SoundClouda i na Instagrama. Linki do tych moich profili społecznościowych znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu i w opisie do tego filmu znajdziecie także sesję z całym tym instrumentalem, z całym tym bitem, ze wszystkimi samplami, ze wszystkimi ustawieniami miksera, ścieżek MIDI i tak dalej, i tak dalej. Także będziecie jeszcze mogli na spokojnie sobie zajrzeć w domu na własnych komputerach do wnętrza tej sesji, do tego projektu i coś tam pokombinować. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję wam ogromnie za uwagę. I cóż, moi drodzy, posłuchajcie sobie dwukrotnie tego bitu. Ja się z wami już żegnam i zapraszam tutaj w przyszły czwartek o godzinie 20:00. Trzymajcie się. Cześć.